Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Sowietów, z Warcraft and Resources, Soviet Republic. No i tak, dzisiaj sobie myślę, że byśmy postawili zakłady, już wam mówię jakieś, to nazwę mechaniczne. Myślę, że to by było całkiem spoko, niech na razie kasa, niech świat leci. Widzę, że ciężarówki jadą z tym żelazem. Mam nadzieję, że jakoś to tam będzie funkcjonowało. O, dają im i oni od razu to robią. Jedzie kolejna. Nie, to jest węgiel. Mam nadzieję, że jakoś to będzie funkcjonowało, bo by się też przydało, żeby tą stal wozić dalej do tych zakładów mechanicznych. Chyba, że jakoś by mi się udało to połączyć, ale chyba wątpię. Chociaż jest szansa taka na to. Dzięki za wsparcie, jeśli chodzi o różne podpowiedzi. No jeszcze mówię, pouczę się różnych tutaj rzeczy i chętnie bym mógł rozpocząć tą kampanię właśnie na realistycznym. To też będę musiał sobie jeszcze parę samouczków tam poprzechodzić i tak dalej. Myślę, że byśmy to mogli połączyć spokojnie w ten sposób. Dziwnie trochę tak to będzie wyglądało, ale z drugiej strony tak, też tak może być. Na razie to postawię, ale nie budujcie mi tego. Okej. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. No muszę jeszcze w ogóle też zarobić trochę kasy. Trzeba będzie w ogóle też dystrybucję zrobić. Nowe osoby chciałem zachęcić do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija, jesteście na bieżąco z odcinkami. Daje mi to dużego kopa do nagrywania. Weźmiemy sobie jeszcze zapobieganie np. zawałom serca. Więzień zostawiłem sobie. Coś tu jeszcze mamy? Nie, spokój. Wiem, że trzeba będzie więcej bloków też budować i tak dalej. W ogóle taką opcję mi też mówiliście, że w blokach ja oni się sami poprzenoszą, czy coś takiego. Z mieszkańcami. No nie. Ja nie wiem, gdzie to jest taka opcja. Zbytnio. Ja mogę tylko przenieść, tak? A wy mi mówiliście, że ja mogę jakoś samoistnie to zrobić? Powiem wam, że nie widzę tej opcji. No bo tu mam. Mogę z mieszkańcami, ale to za hajs. A jest! Kurczę, jest! Przenieś losowo mieszkańców. O ja ci kręcę. Rąbiście. Wyda się takie coś. Jak mówicie, to prawda. No bo po co mielibyście mi kłamać? Także, no. Spoko, że się to da. Widzę, że całe to zboże żeśmy już ogarnęli. Ponad 2000. Spoko. Także mam nadzieję, że gorzelnie, no właśnie, będą pięknie pracowały. Kasa, rozumiem, z alkoholu jest. O, i tu taka niezła. No w tym roku już ponad milion. Rekord. Zobaczymy, jak to będzie dalej funkcjonowało. No i w ogóle w przyszłej tej kampanii ja bym chciał nie wszystko tak ściśniać, tylko byśmy duże odstępy zrobili. W ogóle inaczej by to też wyglądało. Właśnie by były przedszkola, by były te właśnie, myślę, że też elektrownia jakoś by to byśmy rozdzielili, to jakoś też sprytnie. Trzeba by było też na pewno mieć jakiś właśnie handel taki jak tutaj. Ej, w ogóle właśnie. Dzisiaj może z tym OPEC-iem zadziałamy. Aczkolwiek, zwiększyłem im liczbę. Pracownicy, dobra. Mam nadzieję, że teraz ich więcej będzie i nam się może to uda zrobić. Zależy mi właśnie. No dobrze, w ogóle inny układ ulic, powiem wam. Jakiś taki dalej od siebie trzeba. Na pewno nie będę to robił przy głównej ulicy, bo to jest bez sensu. To powinno wszystko być bardziej w głąb, a tutaj tylko powinny jeździć właśnie transportowe jakieś. Dobrze też by było robić w ogóle nie tak blisko tego, tylko na przykład na środeczku gdzieś. Ale mi teraz tych helikopterów tu wysyłają.
Dobrze by było, żebyśmy więcej kasy zarobili. Nie ukrywam, że to będzie troszkę dłuższy taki okres, ale potrzebujemy w ogóle jak turystów 750. Kusi mnie więcej ich, nie ukrywam. Myślę, że może w przyszłym odcinku byśmy sobie pobudowali więcej tego. Tylko, że mówię, potrzebujemy o wiele więcej kasy. Lekarzy też widzę, że mamy naprawdę dużo. To się robi, fajnie. No i tak myślę sobie o tym doku, o tym wszystkim, tak. A i w ogóle też ciekawe będzie to, bo nie da się tak od razu budować tych budynków takich, jak ja tutaj mam. I byśmy sobie budowali jakieś w ogóle mniejsze, nie? Takie. Są nawet, są bloki z cegły. Takie coś jak bardziej mamy dzisiaj bloki. Takie stare jeszcze, jak ludzie w kamienicach albo w jakichś właśnie. Znaczy tu są bloki. Ale różne. Blok z cegły, o, to jest też taki starego typu trochę bodajże. I duże bloki, to te to nie są. Kurczę, były takie. To jest chyba blok z cegły. Nie, to też nie jest chyba to. To są stare, o. To są takie, jak budują się losowe, no nie wiem jak to nazwać. W tych miasteczkach takich automatycznie, jak się ustawia, żeby były na mapie, to właśnie oni z tego bodajże budują. No a tego to nawet nie mamy, nie? Blok z wielkiej cegły. No ale to są największe. Także myślę, żebyśmy sobie stawiali albo właśnie takie duże, albo takie, tylko to widzę, że to jest taka L-ka. Na pewno z modów nie chcę korzystać, mimo to, że wiem, że tam fajne jest dużo budynków. Ale nie chcę korzystać, bo może gierka będzie bardziej sprawniej też chodziła. Czyli nie chcę też robić chaosu, powiem wam, może tak. Bo jak jest za dużo tych rzeczy, ja mam na przykład w modach ogrom. Tu są też bloki z cegły, tak patrzę. To tu nawet do użycia. No i trzeba patrzeć na jakość mieszkań. To malutkie ma bardzo duże, tylko to dziwna taka jest ulica duża. No, także tak to wygląda. No wiadomo, że mało tu ludzi będzie żyło w tym. Albo robić po prostu takie, jakby to nazwać, w tą stronę i w tą stronę. O. Wtedy można by było i sobie gdzieś tam na środku jakiś schemat będziemy mieli. Osiedle, jak będziemy jakieś budowali. Zobaczmy, co tu. Okej. Okay. O, już zrobili na serduszko. No i myślę, że zaraz już się bierzemy za kolejne. Jak tam opek? 94, no dobra. Tutaj spoko. Dobra, budujcie. I z tych zakładów części mechanicznych będziemy mogli też później dotransportować na suchego doku, nie? Którego kiedyś tam też wybudujemy. To się robi, tak. Dobrze. No bo tak jak wam kiedyś tam pokazywałem, tu jest, widzę, idealnie wszystko, spoko. Części mechaniczne, sprzedaż to jest 634. A stal to jest 350. I żeby zrobić życie. Wydaje mi się, że to się opłaca. Mimo wszystko. Najbardziej. A czy szczególnie, że mamy za darmo to i to, więc na pewno to się opłaca. A, no już. Już wam robię połączenie, bo ja oczywiście nie zrobiłem wam. Bo po co? Dobra. Ile tu osób może? O, nawet stąd przychodzicie, no spoczko. W razie co sobie to będą robili. Drogę też wypadałoby zrobić, nie? W
Sekundka, jakby to robimy sobie w ten sposób. No dobra, niech będzie i tak, to nie da się tak ładnie. W ogóle fajny budynek, podoba mi się. Taki inny trochę. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale mi się podoba. Aż bym sobie chętnie wrzucił go. Coś takiego. Zawsze mi się ciężko robi te miniatury, żeby ładnie to wyglądało. O, takiego niech będzie. Okej. No. No i robią. Nawet tu widzę, że pracownicy, no mamy mało tego, powinniśmy jeszcze posprowadzać w sumie, ale jakoś się tam rozmnażają. Jeszcze też myślałem, że to się zmiesza trochę z tych z turystyką, te bloki tutaj. Można by było właśnie im plażę zrobić, a tutaj zrobimy ten chyba suchy dok. Problem jest kolejny w tym... A, ja nie mogę tego, no świetnie. Bo bym chciał składować to. Taki jest magazyn, to jest magazyn taki. Rozumiem, że nie da się, nie? Tak właśnie, średnio. Mało tych połączeń jest. No nic, zrobimy w takim razie, chyba że tu jakoś mogę. Kurczę, no tak blis. Można i tu zrobić po prostu. Właśnie, czy to się opłaca mi to od razu włożyć to, no bo zaraz oni zrobią to. Byśmy ten suchy dok też zbudowali. On by sobie po prostu był i tyle. No, to będzie naprawdę inwestycja gruba. Gdzie ja to chciałem? Tutaj? Z jednej strony by było bliżej, nie? Idealnie to jest, no. Weźmy sobie tylko bez tego. O! Jakoś mi się zachciało po prostu, żeby to... żebyśmy statki dali, no im... W ogóle, a, dobra. A nie, z tym był problem. Ciekawy jestem, czy to nie będzie nam przeszkadzało. Chociaż, kurde, no powinni jakoś to przepłynąć mimo wszystko. A, tutaj. Oj, no. Ciekawy jestem. Nie będzie z tym problemem. Będzie jakiś problem, czy z tym będzie. Tutaj działają. Kurde, no cały czas brakuje mi tego żelaza. Albo na razie, no nie wiem, czy macie to w ogóle robić, to jest moje pytanie. Na razie może ja to zamknę. Ja, po prostu. Niech to będzie na przyszłość, no ale niech sobie to stoi. Co tu mamy jeszcze? Jakiś recykling stary, bo jest stali, boksyt. O, spoko. To tam, śmierć dziecka, więzienie. Jak to, brak leczenia w szpitalu? To dziwi, przecież normalnie, w ogóle właśnie. Pewnie strażacy, ale rozumiem, że zaraz tu będą, tak? Tak. Dobra. Przy okazji, tutaj mamy ilu strażaków? Gdzie tu 40 ludziska? Mniej, gdzieś nam... 10 tu starczy. Na pewno wiem, co trzeba do odgarniania więcej. Okej. Weźmiemy sobie, postawimy to. Możemy tutaj. Będzie.
Okej, okay. I kupujemy sobie pługi. Działajcie, moi drodzy. Dobrze to zrobiłem? Dobrze. Jaki ten pady? A, to jest co innego. Pracuje, no. Ej, i co jest? Coś tu zaznaczyłem, a tu nie? Powinni działać. Coś popsułem. Nie czaję tego. Pług śnieżny. Ajej, dobra. Człowiek nieświadom. To już tego, żeby mnie nie wybudowali, bo jak mi wybudują, to będzie lipa. Się zdziwię, że pieniądze się skończyły. Dobra, widzę, że potrzebujemy więcej. Tak, ewidentnie więcej ciężarówek z tym. To może byście, chłopaki, skoro mamy tyle węgla, to byście jeszcze dodali stąd żelazo, ładowanie tego. Ruszyliście się? Czemu oni nie chcą jeździć? Nie czaję. No żelazo. No, to jest, panowie. A, bo macie... Nie, no, ty nie masz nic. No właśnie. Dziwna to sprawa. Tutaj. Wyładunek, ładunek, no tutaj rozumiem. Nie, w ogóle to są jakieś inne wpisane centra dystrybucyjne. Inne. Gdzie to jest? Ale oni tego nie robią, nic tutaj związanego z tym. To jest po prostu huta stali, mały skład sypkich. Czemu ja mam to też? Nie ogarniam, powiem wam. Ja coś tu popsułem? Ja miałem w ogóle inne wywrotki, wydawało mi się. No dobra, to inaczej. Z waloka, procent składowania. To się nazywa... Nazwijmy to, bo może inaczej, bo mi się to też myli. Gdzie to jest? Zmieni nazwy budynku. Skład. Druga kopalnia. I będzie sobie. No i co? Procent składowania, ale nie wiem, czemu nie mamy pokazanego tego. Składowanie, wyładowywanie, no spoko. Wy. Kurczę, no ja wiem czemu. Bo wy macie w ogóle inne przecież ciężarówki, teraz ja widzę. Ja nie mam pojęcia, dlaczego my mamy takie tu ciężarówy. A, bo mamy... Dobra, z żelazem. Dobra, kupmy w takim razie... Nie to. Też nie to. Gdzie jest ta taka... O, to jest ta. No, i teraz ogarniacie. Żelazo, dokładnie. Huta. Wyładunek. Dokładnie tego. No dobra.
nadzieję, że jadą. I wymać się. Dobra, stąd też kupimy. Nie wiem, czemu tego ja w ogóle wcześniej nie miałem. Poważnie. I stąd też poproszę żelazo. No, dobra. Widzicie? Chyba pojechali, dobra. Genialnie. A co z tym OPEC działa? Jest, zaraz będzie. Bardzo dobrze. Dobra, wirusologię niech wprowadzą. No, zima jest cięższa pod tym względem, aczkolwiek mamy i tak finanse do przodu. Bardzo ładnie. Ten rok już mamy na plusie. Ale nie wiem, czy wyjdziemy na plus. Nie, no może. No nie, wątpię. 80 tysięcy my tak. By te 3 miliony zebrać. Znaczy, żeby mniej niż by tych strat było. Jest OPEC, dobra. Kurczę, i teraz nie pamiętam, mogłem sprawdzić ceny. Ale powinno mi też pokazać. Ropa. I co? Ona się podniosła, jakby nie patrzeć. Paliwo. No chyba też się podniosło. Masa bitumiczna. Nie wiem, wydaje mi się, że podniosło się to. Czy coś jest więcej? Opisane nie ma. No dobra. To ja bym teraz chciał. Właśnie, trzeba będzie też sobie porobić inne te. Inne w sensie. No, wpływ na telewizję, czyli rozgłośnię tam radiową i telewizyjną. I tak dalej. Dobra, możemy te kontenery ogarnąć. No dobra. Także coś tam żeśmy do przodu to wszystko dali. Mam nadzieję teraz, że jak dałem więcej tego, to zaczną ogarniać. Widzę, że mają póki co. Zacznie tu być dosyć spory ruch. Ci rozumiem, że pojechali wszyscy w teren. Tak jest. Bardzo dobrze. Pożelnie chodzą na maksa. Chociaż tu nie wiem, czemu nie ma niczego. Bo płody pewnie są. No, dokładnie. Tu też jest mnóstwo. No dobra. Jakoś to jest. Okej. Okay. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Jeśli się podobało, możecie zostawić lajka. Zawsze mi to wspomoże z rozwojem kanału. Może ktoś więcej zobaczy ten filmik. No i widzimy się w przyszłym odcinku, gdzie pewnie może już ruszę ten suchy dok. Może pobuduję osiedle. Zobaczymy. Myślę, że tu się w tym obszarze skupimy. I jakoś to pójdzie do przodu. Także trzymajcie się. Hejka.